Dzień dobry. Podczas prac archeologicznych prowadzonych na Westerplatte w czasie kilku sezonów badań odkryliśmy kilkadziesiąt tysięcy zabytków. Główne z nich, najważniejsze, dotyczą oczywiście istnienia wojskowej składnicy tranzytowej i przebywania na Westerplatte polskich żołnierzy. Obok zabytków, które opowiadają typowo o służbie żołnierzy, ale też później o bohaterskiej obronie we wrześniu 1939 roku, znajdujemy także wiele zabytków osobistych. Dzisiaj chciałbym przedstawić Państwu zabytki związane z ogólnie pojętą sferą higieny. Pierwszą kategorią, o której chciałbym opowiedzieć, są szczoteczki do zębów. Takich szczoteczek w całości lub we fragmentach znaleźliśmy kilkanaście. W większości wykonane są one z kości zwierzęcych, głównie kości bydlęcych. Po uformowaniu już takiej szczoteczki wiercono w odpowiednim miejscu otwory, w których mocowano włókna służące do mycia zębów. W latach 30. były to przede wszystkim włókna naturalne, najczęściej ze świńskiego włosia, chociaż zdarzały się także inne materiały, jak na przykład sierść niedźwiedzia. Od lat 30. pojawiają się już także szczoteczki z tworzyw sztucznych. Mamy przykłady takich szczoteczek. A od 1938 roku już także włosie naturalne zaczęło być zastępowane włosiem nylonowym. Na przykład jak w tej szczoteczce, którą Państwu pokazuję. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić dzisiaj na tę szczoteczkę. Jest to bowiem szczoteczka stanowiąca oficjalne wyposażenie wojskowe polskich żołnierzy. Na rączce widać znak w formie tarczy strzelniczej z wpisanym w środku orłem i literkami PWP. Są to bowiem szczoteczki produkowane od 1934 roku przez Państwową Wytwórnię Prochu w Pionkach, niedaleko Radomia. Były to od tego 1934 roku jedyne zakłady, które produkowały szczoteczki dla Wojska Polskiego. Jako ciekawostkę mogę podać, że szczoteczka taka w tamtych czasach kosztowała około 25 groszy. Dla przykładu chleb kosztował około 40-60 groszy. Obok szczoteczek, o których mówiłem przed chwilą, oczywiście znajdujemy także preparaty służące do mycia zębów. Są to przede wszystkim różnego rodzaju tubki lub fragmenty tubek past do zębów. Mamy tutaj przykłady takich past znalezionych w ostatnich sezonach badawczych. Są to przeważnie pasty produkcji polskiej, polskich firm, między innymi polskiej firmy Puls z Warszawy, czy Odol ze Lwowa, z fabryki we Lwowie, ale także zdarzają się pasty produkcji koncernów zagranicznych, ale już na rynek polski. Mamy tutaj na przykład pastę Colgate, ale prawdopodobnie wyprodukowaną w fabryce w Warszawie. Te dwie tubki są to tubki po paście Colodent, natomiast są to pasty produkcji francuskiej. Obok popularnych past w tubkach cały czas jeszcze w latach 30. używane były także inne preparaty, takie jak proszki do zębów i mydełka do mycia zębów. Bardzo ciekawym zabytkiem tego typu jest to aluminiowe pudełeczko firmy Dens i jak głosi jego napis, w środku znajdowało się mydełko do zębów. Był to produkt warszawskiej znanej ówcześnie firmy Majola. Kończąc temat związany z higieną jamy ustnej, chciałbym pokazać Państwu jeszcze pojemnik czy też flakonik ceramiczny. Jest to flakonik po płynie do ust, płynie odświeżającym marki Odol. Takich
pojemników znaleźliśmy w czasie naszych badań kilka. Były one w latach 30. dosyć popularne. Ich reklamy, podobnie zresztą jak wcześniej pokazywanych preparatów, można znaleźć w przedwojennej prasie. Ciekawymi znaleziskami związanymi z higieną są na pewno zabytki związane z produktami marki Nivea, która w okresie międzywojennym wytwarzała swoje kosmetyki w poznańskiej fabryce Pebeco. Przykładem takiego zabytku jest to pudełeczko po kremie Nivea z charakterystycznym wizerunkiem lotnika. Co ciekawe, napis, który znajduje się pod wizerunkiem lotnika, czyli właśnie słowo lotnik, mówi nam, że pudełeczko to ten krem wyprodukowany został po roku 1935, ponieważ do 1935 roku napis ten pod wizerunkiem brzmiał po prostu pilot, a od 1935 roku był to już napis lotnik. Także z fabryki w Poznaniu pochodzi ta oto buteleczka po olejku kosmetycznym i też widać jest sygnowana na dole Pebeco Poznań. Kolejną kategorią zabytków związanych z higieną są grzebienie. W czasie naszych prac grzebieni na Westerplatte odkryliśmy kilkadziesiąt. Te, które chciałem Państwu pokazać, jak widzimy, wykonane są wszystkie już z tworzyw sztucznych. Szczególną uwagę proszę zwrócić na ten grzebień, który znaleźliśmy w dwóch fragmentach. Odkryty on został w miejscu, gdzie pochowani zostali polscy obrońcy Westerplatte, których groby udało nam się odnaleźć w roku 2019. Grzebień ten nosi wyraźne ślady przepalenia, co może świadczyć o tym, że być może należał do jednego z obrońców, którzy zginęli w czasie bombardowania wartowni numer 5, w której wskutek tego bombardowania wybuchł pożar. Jest to zabytek wyjątkowy i warto zwrócić na niego uwagę. Ostatnim przedmiotem, który chciałem dzisiaj pokazać, jest ta oto maszynka do golenia. Jest to maszynka firmy Gillette, produkcji amerykańskiej. I znaleziona ona została w jednej ze studzienek ściekowych niedaleko Nowych Koszar, czyli prawdopodobnie należała do któregoś z żołnierzy stacjonujących na Westerplatte po roku 1936, kiedy to Nowe Koszary zostały oddane do użytku. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.